pomidorowy do gorąku. Dodajemy, robimy taki bulion warzywny. Dodaję kostkę nasową i dodaję kucharka pomidorowego. Dodajemy również przeciek pomidorowy. Do smaku, ile komuś tam smakuje. I zapuszczamy. Ja mam swoje stare sposoby, żeby nie miała mąki z grudkami. Uczepuję ją w słoiczku. Dodajemy troszkę śmietanki. Żeby miało lepszy smak. I zapuszczamy to ładnie. Sos gotowy. Ugotowane, uduszone gołąbki wykładamy na talerz. Polewamy nalewką. Może być sos grzybowy, bo mam tu przygotowany wcześniej. Jak również sos pomidorowy. Przygotujemy drugie. Polewamy sosem pomidorowym również. Po uduszeniu gołąbki wyglądają tak, z sosem pomidorowym i z sosem grzybowym, jak ktoś do smaku lubi. I pozdrawiam wszystkich, życzę.